Pracownia albo miejsce spotkań, jak kto woli. W tej sali nie tylko w czasie ferii dzieci, ale co ważne także dorośli mogą skorzystać z ciekawej, inspirującej formy spędzania czasu. Tu prowadzone są warsztaty artystyczne, ale nie chodzi o tradycyjny rysunek czy wyklejanki. Dzieci uczą się szydełkowania, przygotowują też rzeczy praktyczne, jak na przykład nietypowy pojemnik na biżuterię. To takie małe dzieła sztuki. Robimy na szydełku, robimy różne ozdoby, dekoracje, uczymy się szyć, uczymy się wyszywać. Niektóre dziewczyny uczą się robić herbatę na przykład, bo okazuje się, że takich rzeczy nie robią w domu, więc jest wesoło, jest sympatycznie. Czy szydełkowanie lub haftowanie w czasie ferii nie wieje nudą? Uczestnicy warsztatów z uśmiechem zaznaczają, że o nudzie nie ma mowy. Spędzają czas w grupie, dyskutują, śmieją się i bawią, a towarzyszy im spokój. I to jest dla nich najważniejsze. Bardzo fajnie, jest sympatyczna atmosfera. Można się nauczyć czegoś, czego się jeszcze nie potrafiło. A czego ty się uczysz tutaj teraz? No, nauczyłam się właśnie szydełkować i szyć, robić ten dekupaż, wyszywać krzyżykami. No jest bardzo fajnie, przynajmniej nie nudzimy się w domu. Nauczyliśmy się dużo rzeczy. No i ogółem jest miła atmosfera. Można też poznać nowe znajomości. Są różne osoby. No, tak. Spokojnie tutaj jest, tak fajnie, tak ciekawie, prawda? Tak. Nie jest nudno, o. Olgowe warsztaty oprócz szeroko pojętych robótek ręcznych uczą czegoś jeszcze. Tam nie ma rywalizacji, panuje przyjazna atmosfera. Kto chce poleniuchować, ma do tego prawo i właśnie na tym polega urok tego miejsca. Tam nikt nie zerka nerwowo na zegarek. Uczymy się żyć powoli, uczymy się żyć bez konkurencji, bez tego, żeby gdzieś się do kogoś porównywać. Staram się wprowadzać taki styl troszeczkę spokojniejszego życia. Warsztaty adresowane są także do osób dorosłych. Popołudniowe spotkania skupiają głównie panie, które chcą na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków. Olgowe warsztaty gwarantują chwilę relaksu w babskim gronie. To jest takie moje wielkie marzenie, żeby dorosłe, szczególnie kobiety, wyciągać z domu, żeby znalazły dla siebie troszeczkę czasu, żeby trochę odpoczęły, żeby się wyrwały z domu i spełniały swoje marzenia. Wszystkie informacje na temat warsztatów i spotkań prowadzonych w nowym budynku przy ulicy Sowińskiego dostępne są na stronie internetowej olgowe.pl.